Dzień dobry, salam aleikum, witam wszystkich po raz kolejny na moim kanale i chciałam na początek wszystkim podziękować, którzy obejrzeli mój film, polubili, zasubskrybowali kanał. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które jest związane z powstaniem Imperium Osmańskiego, które przez ponad 600 lat istniało i rozciągało się na trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. To miejsce, w którym właśnie jesteśmy, to Bilecik Sołd. Bilecik Sołd było pierwszą stolicą przyszłego państwa osmańskiego. Niegdyś nazywało się Nikea i należało do Bizantyjczyków, ale później zostało zdobyte przez Seldżuków i Ertugrula. I właśnie to o Ertugrulu chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Ertugrul wywodził się z plemienia Kai, którego hełmem był łuk i dwie strzały. Ojcem Ertugrula był Gunduz Bey. Są błędne informacje rozpowszechnione i też tak samo jest w tym serialu, który na pewno wielu z Was oglądało. Tam też jest powiedziane, że ojcem Ertugrula był Sulejman Szach. I też jest tak samo w wielu książkach napisane. W rzeczywistości było tak, jak powiedziałam. Jego ojcem był Gunduz Bey. Takie informacje znajdują się w kronikach bizantyjskich, tak samo w kronikach osmańskich. I także dowodzi tego pewne znalezisko. To są monety z czasów Osmana, na których jest napisane, że Osman jest synem Ertugrula i wnukiem Gunduz Beya. Za nami, mam nadzieję, że dobrze Wam pokazuję, znajduje się mauzoleum Ertugrula. To jest budynek na planie sześciokąta, nakryty kopułą. Na początku, po śmierci Ertugrula, to powstał tylko zwykły grobowiec. Później Mehmed Czelebi dobudował mauzoleum, a jeszcze później, pod koniec XIX wieku, Abdul Hamid wyremontował to mauzoleum, dobudował korytarz i jeszcze wybudował czeszmę. Czeszma to jest taki kran, z którego można nabrać wody po prostu, żeby się napić. Zawsze przy tym mauzoleum wartę trzyma dwóch żołnierzy. Ci żołnierze w czasach Ertugrula byli nazywani Alp. Alp to znaczy waleczny. No i oni trzymają wartę, zmieniają się co godzinę. Zawsze jest dwóch żołnierzy i mają ubrania z epoki. A teraz będziemy świadkami zmiany warty przy mauzoleum. Ertuğrul Gaztürbe'ye saygı nöbetini ukaz olarak devre ediyorum. 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 İleri kalk. Sağa, sola, dön. Çadım ileri, marş. Yerlerinize marş. Yerinde say, uygun adım, marş! İleri, marş! Zaraz wejdziemy do mauzoleum naszego dzisiejszego bohatera Ertugrula.
właśnie przed chwilą mogliście zobaczyć mauzoleum, jak wygląda w środku. Wydawało mi się takie niewłaściwe, żebym nagrywała film dla was dalej wewnątrz, więc tylko tam się pomodliliśmy i teraz jesteśmy znowu na zewnątrz, więc teraz dalej wam będę opowiadać o Ertugrulu, o którym tak naprawdę nie ma zbyt wielu informacji, bo z jego czasów nie pozostało żadne źródło opisane, nawet być może nawet nic nie było spisane wtedy. Ertugrul przywędrował do Anatolii z Azji Środkowej. Odszedł stamtąd z obawy przed Mongołami. Gdy dostał się do Anatolii, wspomagał w walkach sułtana seldżuckiego, od którego otrzymał ziemię w zamian za pomoc w walkach. Ta ziemia to nie był taki bezinteresowny prezent, to było lenno. Po prostu miało być tak. Ertugrul Gazi dostał ziemię i w razie czego miał wspomagać sułtana seldżuckiego w wojnie. Nawet jak spojrzycie na mapę, to wygląda tak, że z jednej strony jest Bizancjum, z drugiej strony sułtanat Rumu, państwo Seldżuków, a państwo Ertugrula znajduje się w środku. Właśnie tę ziemię otrzymał dlatego, że gdyby zostało zaatakowane państwo Seldżuków, to właśnie Ertugrul miał przyjść Seldżukom z pomocą. Dlaczego Ertugrul Gazi nazywany jest Gazi? Chciałam to wam jeszcze powiedzieć. Gazi to jest taki przydomek, który oznacza kogoś, kto jest zasłużony w walkach, w wojnie i także w walce z innowiercami. Na pewno jak teraz tak nagrywaliśmy wartę, zmianę warty, to na pewno słyszeliście być może to słowo Gazi. No to właśnie to oznacza. Też tam w środku, w mauzoleum, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tam są ślady po kulach. One powstały w ten sposób, że w roku 1921 tu Bilecik Sołód zostało zajęte przez Greków. Żołnierze greccy szukali złota tutaj na cmentarzu przy mauzoleum, ale go nie znaleźli. Więc zaczęli strzelać do okien mauzoleum. Tam w środku też na suficie były wypisane imiona Allaha, Muhammada, pokój z nim, i Osmana, syna Ertugrula, to był właśnie Osman. Więc oni też strzelali do tych napisów. Skradli dywany, skradli rękopiśmienne księgi. Teraz tak naprawdę nie wiadomo, gdzie to wszystko się znajduje. Miasto zostało wyzwolone w 1922 roku przez Mustafę Kemala Ataturka. Te dwie postacie są dla Turków ważne, bo Ertugrul jest taką postacią, dzięki któremu to państwo powstało. Że nie od razu państwo osmańskie, bo jakby Ertugrul był lennikiem Seldżuków, nie był władcą samodzielnym, ale był takim pierwszym, który to państwo stworzył. A Mustafa Kemal Ataturk wyzwolił tutaj miasto Bilecik Sołk, ale oprócz tego jest twórcą republiki. Jasza Ertugrul Gazi, Jasza Mustafa Kemal Pasza. W tym momencie znajdujemy się przy grobie żony Ertugrula, Halime Hatun. Natomiast znajduje się grób syna Ertugrula, Sawdżego Beja. Tutaj natomiast jest pochowany kolejny syn Ertugrula, Gunduz Bey. To jest jego najstarszy syn. Tutaj znajduje się grób brata Ertugrula. Jak się nazywał? Dündar Bey. Dündar Bey.
właśnie znajduje się czeszma, czyli ten kran, o którym wam opowiadałam, ufundowany przez sułtana Abdulhamita II. Tak na koniec chciałam wam jeszcze powiedzieć, że po śmierci Ertugrula władzę w państwie przejął Osman, który uniezależnił się od Seldżuków, prowadził politykę ekspansji, zdobywał ziemię kosztem Seldżuków, kosztem Bizancjum, w ten sposób rozwijał swoje państwo. I to jest właśnie Osman, właściwie jest założycielem imperium, przyszłego imperium osmańskiego. Bardzo wam dziękuję tym, którzy obejrzą ten film. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia, salam aleikum.